Dzień dobry. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, państwa radnych, pana prezydenta, panów wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, komendantów policji, straży pożarnej i straży miejskiej, przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Teraz poproszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Widzę część z państwa radnych na sali, ale jeszcze nie wszystkie przyciski kworum zostały naciśnięte. Rozumiem, że jeszcze problemy techniczne. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 70. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Otrzymaliście państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 70. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 17 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 18 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani na prezydenta miasta Kalisza przekazanego państwu 27 listopada. 19 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na prezydenta miasta Kalisza przekazanego 27 listopada. 20 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani na prezydenta miasta Kalisza przekazanego 28 listopada i 21 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu przekazanego również 28 listopada. Ponadto 23 listopada do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043. Natomiast 28 listopada wpłynęła autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043. Proszę zatem państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani na prezydenta miasta Kalisza. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani na prezydenta miasta Kalisza. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 21 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Pan radny Zbigniew Włodarek, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rada. Chciałbym postawić formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego nazwy parku na Majkowie. Jest propozycja, jest projekt uchwały mówiący o tym, by zmienić nazwę parku z nazwy Wilkomirskich na nową nazwę Karśnickich, byłych właścicieli tej części miasta, tego pałacyku i tego parku. Ten projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Prawa. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę, by problemem się nie zajmować. Uzasadnienie jest takie komisji, że park od wielu lat nosi nazwę Rodziny Wilkomirskich. Rodzina Wilkomirskich jest symbolem kultury nie tylko Kalisza, ale naszego kraju. Pani Wanda Wilkomirska jest honorowym obywatelem miasta Kalisza. Pan Józef Wilkomirski jest honorowym obywatelem miasta Kalisza. Niedawno obchodziliśmy w Kaliszu rok rodziny Wilkomirskich. Stąd jest uzasadnienie zasadne, znaczy przepraszam, na co myślałem, jest zasadnym, byśmy zdjęli z porządku obrad ten punkt, a pan prezydent, mając na uwadze zapis, który znajduje się w akcie notarialnym, on jest nie do końca zobowiązujący miasto do takich czy innych działań w tej materii, znajdzie rozwiązanie. Byśmy nie musieli zmieniać nazwy tego parku, a dali możliwość realizacji zapisu w tymże akcie notarialnym. Jeszcze raz ponawiam wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania wniosku formalnego radnego Zbigniewa Włodarka o zdjęcie z porządku obrad 70. sesji Rady Miasta Kalisza punktu 3, znajdującego się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw parkowi i skwerom. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów przy jednoczesnym wykreśleniu punktu, którego, o którego wykreślenie wniosek przed chwilą przegłosowaliśmy. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim i dopisanie odpowiednich punktów arabskich i wykreślenie oczywiście odpowiedniego punktu. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Szanowni Państwo, przyjęcie z protokołu 69. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 69. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Zapraszam w takim razie. Dzień dobry wszystkim. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proszę o przyjęcie sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Kalisza i jego zespołu w okresie międzysesyjnym. Zacznę tradycyjnie od sprawozdania z wykonania uchwał podjętych podczas sesji, która odbyła się 26 października 2023 roku.
Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi publicznej na terenie miasta Kalisza. Uchwałę przekazano do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego celem jej publikacji, jak również do Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Stanu, Urzędu Statystycznego oraz do innych podmiotów zainteresowanych jej wdrożeniem. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej Wrocławska, działając w oparciu o przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotowa uchwała została przekazana wojewodzie wielkopolskiemu. Została ogłoszona 6 listopada 2023 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 9573 zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wchodzi w życie 7 grudnia. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej, działając w oparciu o te same przepisy. Przedmiotowa uchwała została przekazana wojewodzie wielkopolskiemu. Została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 9574 w dniu 6 listopada i zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wchodzi w życie 7 grudnia 2023 roku. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany gminnego programu rewitalizacji miasta Kalisza. Przedmiotową uchwałę Rady Miasta Kalisza zainicjowała procedurę sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji określoną w artykule 17 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Zgodnie z ustawą procedurą ogłosiłem informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji w sposób określony w artykule 6 ustęp 2 ustawy o rewitalizacji, to jest poprzez publikację w prasie, przez wywiesienie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, przez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacja.kalisz.pl oraz poprzez wywieszenie na słupach ogłoszeniowych na obszarze Kalisza. W ramach ogłoszenia poinformowałem o rozpoczęciu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają być wpisane do gminnego programu rewitalizacji. Do programu mogą zostać włączone przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze rewitalizacji lub poza nim, jeżeli wynika to z ich specyfiki i służą one rewitalizacji celów i kierunków działań programu. Nabór przedsięwzięć trwa do 30 listopada 2023 roku. Po zakończeniu naboru zostanie opracowana zmiana GPR, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz zaopiniowana przez właściwe organy wskazane w ustawie o rewitalizacji. Projekt dokumentu wraz ze zmianami wynikającymi z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii organów zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych. Sprawozdanie z wykonania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024. Przedmiotowa uchwała Rady Miasta została przekazana wojewodzie wielkopolskiemu. Ponadto zamieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie miasta Kalisza pod nazwą Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Uchwała została przekazana do jednostek odpowiedzialnych za świadczenie tej formy pomocy i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pod nazwą Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Uchwała została przekazana do jednostek odpowiedzialnych za świadczenie tej formy pomocy i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Sprawozdanie z wykonania uchwały
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne, na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, uchwała została przekazana do jednostek odpowiedzialnych za świadczenie tej formy pomocy, wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2023-2027, uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza oraz została przekazana do Miejskiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych w Kaliszu, a także jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2027 dla miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Przedmiotowa uchwała została zgodnie z procedurą zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza, a także przekazana do Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości. Przedmiotowa uchwała zgodnie z zapisem paragrafu 4 uchwały weszła w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym podjęte zostały przewidziane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami czynności przygotowawcze związane z bezprzetargową sprzedażą gruntów stanowiących własność miasta Kalisza, szczegółowo opisanych w paragraf 1 wyżej wymienionej uchwały. Zgodnie z tym paragrafem Rada Miasta Kalisza wyraziła zgodę na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu wskazanych nieruchomości. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność miasta Kalisza. Przedmiotowa uchwała zgodnie z zapisem paragrafu 4 uchwały weszła w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym podjęte zostały przewidziane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami czynności przygotowawcze związane z zawarciem na czas nieoznaczony umów dzierżaw na grunty będące własnością miasta Kalisza, szczegółowo określone w paragrafie 1 wyżej wymienionej uchwały. Zgodnie z paragrafem 2 tej uchwały Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw na grunty. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. Dotyczy to spółki Casino. Spółka z o.o. uchwała została przekazana wnioskodawcy koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister finansów. Wniosek o udzielenie koncesji musi zawierać m.in. pozytywną opinię Rady Gminy o lokalizacji kasyna gry. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry Medella. Tu podobna sytuacja, została przekazana wnioskodawcy ta uchwała. Podobnie jak uchwała w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry dla Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. też została przekazana temu podmiotowi. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024. Uchwała jako stanowiąca prawo miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W Urzędzie Miasta Kalisza wykorzystywana będzie we właściwych postępowaniach administracyjnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 6 listopada. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Kalisza za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem portalu mobywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel. Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza, została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 6 listopada tego roku. Ponadto uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Stosownie do niniejszej uchwały Rady Miasta Kalisza zwiększono budżet Kalisza po stronie dochodów o kwotę 6 956 546 zł oraz zwiększono budżet Kalisza po stronie wydatków o kwotę 6 956
546 zł. Przedmiotową uchwałę Rady Miasta Kalisza przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz zainteresowanym kierownikom komórek organizacyjnych tutejszego urzędu oraz kierownikiem jednostek organizacyjnych miasta do wiadomości stosowania. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023 powiadomiono wydziały tutejszego urzędu i podległe jednostki organizacyjne o podjęciu uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza. Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza. Sprawozdanie z wykonania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Kaliszu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za posłup pojazdów samochodowych na drogach publicznych strefy płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposoby ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 6 listopada oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza, realizując przedmiotową uchwałę 1 grudnia 2023 roku. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wprowadzi na obszarze objętym strefą płatnego parkowania nowe stawki opłat abonamentowych oraz pozostałe ustalenia wynikające z niniejszej uchwały. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w systemie publicznym miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Przez podjęcie uchwały Rada Miasta Kalisza wyraziła zgodę na zawarcie przez miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Wyżej wymieniony projekt pretendował będzie do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu Fenix 03 transport miejski, działania Fenix 03-01 transport miejski programu Funduszu Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 21-27. Obecnie miasto Kalisz wspólnie z partnerem projektu gminą miasto Ostrów Wielkopolski opracowuje treść porozumienia o współpracy. Ponadto trwają prace nad określeniem szczegółowego zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Termin zawarcia porozumienia ustalono na pierwszy kwartał 2024 roku. Sprawozdanie z wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok. Uchwała została przyjęta do realizacji. Także to byłoby, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kwestie realizacji przyjętych uchwał. W tej chwili omówię pracę zespołu w minionym okresie międzysesyjnym, jeżeli chodzi o Wydział Rozbudowy Miasta. To w omawianym okresie zakończono dokumentację projektową dla zadania pod nazwą montaż OZE i PV na budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ulicy Jasnej 2. Zakończono roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, budowę zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok, roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą budowa placu zabaw w ramach realizacji zadania pod nazwą otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci, roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą usunięcie usterek na stadionie miejskim przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu. Dotyczyło to branży elektrycznej. Jeżeli chodzi o realizowane zadania, to trwają wciąż przebudowa głównego rynku wraz z ulicą Kanonicką w ramach zadania pod nazwą rewitalizacja centrum miasta Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla głównego rynku oraz nowego rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu etap drugi, czyli nowy rynek. Wykonanie dokumentacji pod nazwą opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu przy ulicy Majkowskiej 26A. Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ulicy Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą przebudowa dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną dla zadania pod nazwą renowacja budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Snyka
przy ulicy Grodzkiej 1 w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ulicy Górnośląskiej, skrzyżowanie ulicy Górnośląskiej z ulicą Staszica. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Noskowskiej 9 w Kaliszu. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą budowa obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na dwie części. W zakresie części pierwszej pod nazwą modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia przy ulicy Asnyka 71-73 w Kaliszu. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania tego samego pod nazwą w części drugiej pod nazwą modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ulicy 25 Pułku Artylerii 4-8. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą budowa obiektów. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą budowa obiektów do ćwiczeń plenerowych oraz placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na trzy części w zakresie części pierwszej pod nazwą budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 oraz w zakresie części drugiej pod nazwą budowa obszaru do ćwiczeń plenerowych i rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ulicy Winiarskiej 26 w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Sulisławickiej na odcinku od ulicy Romańskiej do ulicy Celtyckiej dla zadania pod nazwą budowa infrastruktury technicznej. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ulicy Kuliszewicza do parku nad Krępicą w Kaliszu. Roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową w ramach zadania pod nazwą mała architektura na płucach Kalisza wraz z dokumentacją projektową. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Kaliszu przy ulicy Noskowskiej 79. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą oświetlenie ulicy prowadzącej do zielonego miejsca odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań w podziale na dwie części w zakresie części numer 2, czyli budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa zielonego miejsca odpoczynku. Dokumentacja projektowa w trakcie uzupełniania. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie obiekt użyteczności publicznej. Szkoła plus hala sportowa z zapleczem socjalno-technicznym zlokalizowanym w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 99. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej zlokalizowanej w tym samym miejscu. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kaskady wodnej oraz przebudowy stawu wraz z przepustem na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Winiarskiej 26 w Kaliszu. Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu lokalu mieszkalnego w ramach zadania pod nazwą adaptacja lokalu przy ulicy Pułackiego 7/19 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów. Roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą zagospodarowanie terenu wokół fontanny. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą montaż OZE na budynku 4 Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą montaż OZE na budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu. Rozbudowa zewnętrznej sieci monitoringu w ramach zadania pod nazwą monitoring pól marsowych. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie 4 Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu oraz usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu. Roboty budowlane pod nazwą zagospodarowanie działek na zielony zakątek miejsca odpoczynku i zabaw dla dzieci i opiekunów. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodą deszczową na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu. Roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych klatek schodowych budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu. Dostawa i montaż wyposażenia do lokalu mieszkalnego w ramach programu pod nazwą adaptacja lokalu przy ulicy Pułaskiego 7/19 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów w podziale na trzy części. Tu pierwsza część dostawa
mebli, część druga dostawa i monta sprzętu AGD i RTV i część trzecia dostawa drobnego wyposażenia. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ulicy Szlak Bursztynowy. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji pod nazwą opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu węzła przesiadkowego w tym parkingu Park and Ride w Kaliszu przy ulicy Majkowskiej 26A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozbiórka budynku przy ulicy Stawiżyckiej 17 oraz Garncarskiej 2 w Kaliszu. Wsparcie techniczne i merytoryczne całej procedury budżetu obywatelskiego. Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu. Jeżeli chodzi o postępowanie, zapytanie ofertowe ogłoszone lub będące w trakcie rozstrzygania, to tak to się przedstawia, Szanowni Państwo. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu. Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku publicznego przedszkola nr 19 w Kaliszu. Budowa placu zabaw oraz obserwatorium nieba na terenie miasta Kalisza w podziale na dwie części. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozszczelnienie nawierzchni utwardzonych przy budynku szatniowo-administracyjnym kompleksu sportowo-rekreacyjnego Majkowskie Wembley. Dostawa i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Kalisza oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola pluszowym przy ulicy Robotniczej 5. W przygotowaniu są następujące postępowania. Wymiana oświetlenia w hali Kalisz Arena wraz z wymianą tablic wyników i modernizacją systemu kamer zewnętrznych. Budowa wewnętrznej linii zasilającej oraz instalacji wewnętrznych dla nieruchomości położonych przy ulicy Wrocławskiej 43 i 49 w Kaliszu. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, rozszczelnienie placu przy Młodzieżowym Domu Kultury na skrzyżowaniu ulicy Teatralnej i Bankowej w Kaliszu, budowa budynku gospodarczego oraz montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu przy ulicy Powstańców Śląskich w Kaliszu, budowa sieci wodociągowej przy Zielonym Miejscu Odpoczynku Sulisławice w Kaliszu, wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu oraz budowa placu rekreacyjnego dla psów przy ulicy Armii Krajowej. W Kaliszu rozstrzygnięto postępowanie w ramach zaprojektowania i budowy Centrum Sportowego Kalisz-Szczypiorno w Kaliszu. Jeżeli chodzi o Wydział Strategii i Rozwoju Biura Rewitalizacji, do 31 października bieżącego roku zakończono nabór wniosków o udzielenie w 2024 roku dotacji z budżetu miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. W tym roku wpłynęło 27 wniosków, w których całkowite koszty realizacji wynoszą ponad 6,5 miliona złotych, a wnioskowana dotacja wyniesie ponad 2 miliony 800 złotych. 7 listopada bieżącego roku został uroczyście podpisany list intencyjny z cechem rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu dotyczący współpracy w zakresie rozwoju kaliskiego rzemiosła oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego. Jeżeli chodzi o działalność Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, to trwa realizacja następujących zadań. Budowa nowej drogi, połączenia ulicy Księżnej Jolanty od ulicy Częstochowskiej z ulicą Budowlanych. Wartość zadania według umowy zawartej z wykonawcą robót wynosi 20 877 tysięcy. Na realizację tego zadania miasto uzyskało promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 19 milionów. Remont ulicy Korczak na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Poznańskiej. Wartość umowna robót wynosi 2 miliony 100. Tutaj mamy również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad miliona złotych. Przebudowa ulicy Spółdzielczej, ulicy Tatrzańskiej w Kaliszu. Wartość umownej inwestycji wynosi prawie 8 300 000 zł. Na realizację zadania miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wysokości
ponad 3 400 000 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego budowę połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu etap drugi, odcinek od ulicy Żwirki-Wigury do ulicy Warszawskiej. Na realizację zadania uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych. Czekamy na rozstrzygnięcie tego przetargu. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót obejmujących rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu etap drugi, odcinek od ulicy Księżnej Jolanty do ulicy Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Z uwagi na składane przez oferentów wnioski i zapytania termin złożenia i otwarcia ofert został wyznaczony na 8 grudnia. Jako organ prowadzący 48 jednostek oświatowych różnego typu przedstawię w tej chwili działania Wydziału Edukacji. Zatwierdzono 85 aneksów organizacyjnych podległych jednostek oświatowych. Przydzielono 235 godzin w ramach nauczania indywidualnego dla 20 uczniów. Przydzielono 85 godzin nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wskazań z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Przydzielono 163 godziny zajęć indywidualnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Wnioski dopiero wpływają po miesięcznej obserwacji dzieci i po miesięcznej diagnozie co do ich potrzeb w zakresie dodatkowego indywidualnego wsparcia. Przydzielono dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych dodatkowe 1,5 etatu nauczycieli współorganizujących kształcenie. Obecnie jest to 59,5 etatów. Dodatkowo Wydział Edukacji złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego jako organ prowadzący o udzielenie wsparcia na 2024 rok w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2027-2025 priorytet 3 na łączną kwotę wsparcia finansowe ze środków budżetu państwa ponad 100 tysięcy złotych, a całkowity koszt realizacji zadania to 133 tysiące złotych. Zadanie obejmuje wsparcie dla 10 szkół na zakup nowości wydawniczych i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i realizację działań promujących czytelnictwo oraz dla jednej placówki wychowania przedszkolnego na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo. Wydział złożył również wniosek w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego o dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2027 priorytet 6 działanie edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe na zadanie pod nazwą edukacja bez barier, równy dostęp do edukacji oraz podniesienie jakości kształcenia z ofertą zajęć i kompetentną kadrą w przedszkolach miasta Kalisza na łączną kwotę dofinansowania 1 200 000 zł prawie, a całkowita wartość realizacji zadania to prawie 1,5 mln zł. W ramach zadania zaplanowano wsparcie 13 przedszkoli ogólnodostępnych i jednego przedszkola specjalnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Kalisz poprzez objęcie szkoleniami nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej oraz organizację zajęć dodatkowych i doposażenie zwiększające szanse edukacyjne podopiecznych w terminie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 lipca 2026 roku. Wydział Edukacji zapewnił również transport dla 140 uczniów z niepełnosprawnościami, w tym poprzez transport zorganizowany dom szkoła dom dla 92 uczniów i poprzez zwrot kosztów transportu opiekunom rodziców uczniów z niepełnosprawnościami do szkół dla 48 uczniów. Przyjął 40 wniosków od pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Obecnie sukcesywnie po weryfikacji realizowane są wypłaty. Przyjął 17 wniosków od nauczycieli kontraktowych o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Obecnie trwa analiza formalna wniosków oraz powoływane są komisje egzaminacyjne. Przyjął 754 wnioski złożone przez nauczycieli do dyrektorów jednostek oświatowych, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym, w celu otrzymania bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego w ramach programu Laptop dla nauczyciela. Trwa weryfikacja wniosków.
Jeżeli chodzi o działalność Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza, to od 7 do 23 listopada bieżącego roku na głównym rynku można było obejrzeć wystawę zdjęć Pawła Kowalskiego zorganizowaną przez naszą kancelarię. 11 listopada odbyło się spotkanie z autorem wyróżnionym tytułem Honorowy Przyjaciel Kalisza. Odbyła się również wizyta w mieście partnerskim na Słowacji. Kaliska delegacja, w skład której weszli członkowie Rady Miasta Kalisza, radni Sławomir Lasiecki i Tomasz Bezen, złożyła w listopadzie od 9 do 12 listopada oficjalną wizytę w Martinie na Słowacji podczas obchodów Dnia Patrona Miasta, Świętego Marcina. Miasto partnerskie, z którym Kalisz w zeszłym roku świętował ćwierć wieku współpracy, zaprosiło przedstawicieli naszego miasta na obchody wielkiego lokalnego święta. Była to okazja do rozmów na temat partnerstwa miast, zwłaszcza w zakresie rozwoju edukacji i kultury, jak również do promocji naszego miasta wśród uczestników wydarzenia. Przyjęliśmy również delegację z Kamieńca Podolskiego, Michajło Simaszkiewicz, starosta rejonu kamienieckiego, wraz z delegacją reprezentantów Rady Rejonu przyjechał do Kalisza, by oddać hołd pochowanym na wojskowym cmentarzu ukraińskim szczypiornie żołnierzom i złożyć wiązankę przy tamtejszym obelisku. Podczas wizyty goście podzielili się najnowszymi informacjami o aktualnej sytuacji w Ukrainie, zwłaszcza w mieście przepraszam, partnerskim Kalisza, czyli Kamieńcu Podolskim, i ponownie podziękowali za pomoc udzielaną przez Polskę i Kalisz. Mamy również kolejne jakby wnioski o taką bardzo precyzyjną pomoc, także mam nadzieję, że uda się dalej pomagać. Elżbieta Cichowicz, honorowym przyjacielem Kalisza, otrzymała tytuł jako ceniona lekarka, specjalistka medycyny pracy. W czwartek 27 listopada odwiedziła ratusz i w towarzystwie doktora habilitowanego Marka Andrzejewskiego, dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu i współpracowników z kaliskich i poznańskich szpitali, odebrała medal. Elżbieta Cichowicz swoją pasją i zaangażowaniem przez lata walczyła o poprawne działanie kalickich instytucji medycznych. To dzięki jej pracy i pod jej dyrekcją Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu sprawnie obsługuje całą południową Wielkopolskę. Szanowni Państwo, 28 listopada miasto Kalisz otrzymało szczególne wyróżnienie podczas gali Złotych Lajków zorganizowanej w ramach drugiego samorządowego kongresu internetowego i mediów społecznościowych Lokal SOME 23. Otrzymaliśmy nagrodę za najbardziej angażującą komunikację samorządową w mediach społecznościowych i internecie w kategorii content miejski. Jest to sukces, który pokazuje efektywność komunikacji miasta z jego mieszkańcami, gdyż to oni swoją aktywnością i interakcją promują zamieszczane w internecie treści i pokazują, że Kalisz stoi na równi z największymi polskimi miastami. Jeżeli chodzi o działalność Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, to szanowni Państwo, myślę, że najważniejsza informacja to to, że Filharmonia działa już w tej chwili pod auspicjami Ministerstwa Kultury na wniosek dyrektora Filharmonii Kaliskiej. Kaliszu, poparty przez prezydenta miasta Kalisza, minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął decyzję o przyjęciu Filharmonii Kaliskiej do prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury miasta Kalisza oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe warunki określone zostały w umowie zawartej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prezydentem miasta Kalisza 8 listopada 2023 roku. Przyjęcie Filharmonii Kaliskiej do współprowadzenia przez ministerstwo, poza niewątpliwym prestiżem, potwierdzeniem roli, jaką kaliska instytucja odgrywa w środowisku muzycznym oraz umożliwieniem pełnego wykorzystania potencjału artystycznego i dalszego rozwoju, mieć będzie również istotny wymiar finansowy. W okresie obowiązywania umowy, to jest od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2026 roku, Filharmonia Kaliska otrzymywać będzie dodatkowe fundusze z budżetu państwa. Minister i miasto wspólnie zapewniać będą Filharmonii w formie dotacji przedmiotowej środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. W 2023 roku Filharmonia Kaliska otrzyma z budżetu państwa kwotę nie mniejszą niż 400 tysięcy, zaś od roku 2024 nie mniej niż 1
220 tysięcy złotych rocznie. Dotacja podmiotowa miasta w tym okresie wyniesie minimum 6 milionów 170 tysięcy. Instytucja będzie też mogła otrzymywać dodatkowe fundusze na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z budżetu miasta oraz z budżetu ministerstwa. Szanowni Państwo, nie chciałbym przedłużać. Myślę, że o tych wydarzeniach kulturalnych, które się odbyły, nie będziemy tutaj wspominać. Natomiast myślę, że warto jeszcze tu podkreślić, że 1 listopada 2023 roku jednocześnie na dwóch cmentarzach komunalnych przy ulicy Poznańskiej oraz rzymskokatolickim przy ulicy Górnośląskiej odbyła się 23. kwesta na ratowanie zabytkowych nekropolii przy Kaliskiej Rogatce. Jej celem było zebranie środków na wykonanie konserwacji pomnika nagrobnego Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej z 1919 roku, położonego na cmentarzu rzymskokatolickim przy Rogatce. W tym roku wolontariusze zebrali do puszek kwotę 24 tysięcy i 100 zł, do której doliczone zostaną jeszcze pieniądze przelane przez darczyńców na konto Kaliskiego Oddziału PTTK imienia Stanisława Lewiego. Serdecznie dziękuję organizatorom, podmiotom współdziałającym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki, wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom. Szanowni Państwo, trwa również nabór wniosków na dotacje z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach od 3 listopada do 5 grudnia. Właściciele takich właśnie zabytków mogą aplikować o dotacje z budżetu miasta na 2024 rok. Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie www.kalisz.pl w zakładce Kultura oraz na stronie www.bibkalisz.pl w zakładce Ogłoszenia inne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalisza. Informację tę przekazano również mediom. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności. Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami stanowi załącznik do uchwały. Piłka ręczna, piłka nożna, to wszystko pewnie Państwo wiecie. Białe soboty. Panie Przewodniczący, myślę, że ta informacja Państwu radnym wystarczy. Ja bardzo podziękuję i życzę udanych obrad. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Tak sprawdzając, że rzucając okiem na sprawozdanie, nie wiem, czy tam został uwzględniony też 50. Festiwal Pianistów Jazzowych, bo to jednak bardzo, rozumiem, albo to też bardzo ważne wydarzenie jubileuszowe. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie, w tym punkcie nie. Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi i przystępujemy do kolejnego punktu. Jeżeli będzie chciał Pan Wiceprzewodniczący odnieść się, to na koniec można, ale to na końcu, tak? Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza z uchwał, które dzisiaj bierzemy i procedujemy, to nadanie statutu Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu, strony 1-6 materiałów sesyjnych. Na wniosek dyrektora, poparty przez prezydenta miasta Kalisza, minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął decyzję o przyjęciu Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu do prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury miasta Kalisza oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe warunki określone zostały w umowie, a jednym z warunków w niej określonych jest nadanie nowego statutu jednostce. Biorąc pod uwagę perspektywy, jakie otwierają się przed Filharmonią Kaliską, przyjęcie przez Radę Miasta Kalisza nowego statutu jest celowe i uzasadnione. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Uchwała w sprawie granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza, strony 737 materiałów sesyjnych. Przedmiotowa uchwała Rady Miasta Kalisza ma na celu dostosowanie stanu prawnego do stanu faktycznego. Uchwała nie wnosi jakiejkolwiek zmiany w aktualnych granicach osiedli, a jedynie stanowi odzwierciedlenie stanu faktycznego wynikającego z zaistniałych zmian porządkowych. Zmiany ujęte w załącznikach do niniejszej uchwały dotyczą jedynie powstania nowych ulic i kolejnych numeracji budynków. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza, strony 41-211 materiałów sesyjnych. Aktualnie obowiązujący plan był uchwalony przez Radę Miasta Kalisza w czerwcu 2021 roku i zaktualizowany uchwałą zmieniającą w październiku 2022 roku. Na przestrzeni roku nastąpiło szereg zmian dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Kalisz. W związku z tym konieczne stało się zaktualizowanie planu transportowego dla miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Strony 212 do 1030 materiałów sesyjnych. Zgodnie z zapisami umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców przyznanie dofinansowania projektom z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego, przy czym preferowany będzie plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Jest to dokument określający kierunki zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Określa kierunki zmian w systemie mobilności i zagospodarowania przestrzennego, aby zaspokoić potrzeby zarówno mieszkańców, jak i firm w zakresie transportu. Ponadto uwzględnia aspekty integracji działań, zaangażowania społeczności oraz posiada strukturę wdrożenia i oceny efektów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Uchwalenie programu współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Strony 1031-1045 materiałów sesyjnych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy powstał na gruncie zapisów ustawowych, opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dotychczasowych doświadczeń. Obejmuje wybrane, najważniejsze sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które miasto Kalisz zamierza realizować wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa zasady i formy tej współpracy. Uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych. Program został poddany wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto pozytywnie zaopiniowały go komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Eskandarwich, proszę. Panie Przewodniczący, to nie jest tak, że Rada Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała ten program do końca. Dlatego bardzo bym prosił pana naczelnika o przeczytanie tej opinii, którą wypracował Radę Pożytku Publicznego. Bardzo proszę. Czy pan naczelnik może tak przeczytać? Proszę bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Panowie Prezydenci, oczywiście Rada zaopiniowała pozytywnie program, natomiast uwzględniła w swojej opinii także dodatkowe elementy. O tych dodatkowych elementach jest także informacja w sprawozdaniu z konsultacji, które zostały przedstawione, ale oto cała opinia Rady. Dobrze, bardzo się cieszę. Przepraszam, że panu przerwę, bo już się przestraszyłem, że po prostu gdzieś tutaj jest jakaś nieścisłość, że Rada jednak pozytywnie nie zaopiniowała. Ja mam w dokumentach, że zaopiniowała, ale rozumiem, że... Tak. Opinia Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2023 roku po zapoznaniu się z przebiegiem konsultacji oraz zgłoszonymi uwagami pozytywnie zaopiniowała program współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Jednocześnie Rada negatywnie opiniuje wysokość środków na realizację programu w kwocie 13 561 920 zł. Rada zauważa, że wysokość środków zaplanowanych na 2024 rok jest o 844 470 zł. Niższa od kwoty, którą przewidywał program na 2023 rok. Rada uznaje, że wysokość środków na realizację zadań programu powinna uwzględniać wzrost kosztów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. I tutaj podpis przewodnicząca Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Aleksandra Nowacka. Czy ja mogę słowo komentarza jeszcze, panie proszę przewodniczący? Bardzo. Szanowni Państwo, Rada oczywiście dyskutowała nad tą kwestią. Program współpracy w swoich zapisach, jeżeli chodzi o kwotę zaplanowanych środków, jest powiązany z innym dokumentem, który jest aktualnie procedowany, czyli z projektem budżetu na kolejny rok. Program także zakłada w ostatnim ustępie tego paragrafu zapis, że kwota na realizację programu może zostać zwiększona także w ciągu roku. I tutaj taka informacja została przekazana, że w trakcie roku budżetowego planowane jest zwiększenie środków na realizację poszczególnych zadań. A ta kwota wynika po prostu z prac nad projektem budżetu na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych, dwa głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie określenia zadań realizowanych przez miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023, strony 1046-1047 materiałów sesyjnych. Stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na zadaniu z zakresu rehabilitacji zawodowej kwota 40 110 zł zostaje przeniesiona na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały.
Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, strony 1048-1049. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny wojewoda realizuje wypłaty wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład powiatowych komisji lekarskich, a także zleca podmiotom leczniczym lub lekarzom prowadzącym indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologom przeprowadzanie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Wojewoda Wielkopolski występuje z inicjatywą upoważnienia prezydenta miasta Kalisza do realizacji wyżej wymienionych zadań, a to wymaga podpisania odpowiedniego porozumienia. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, strony 1050-1051 materiałów sesyjnych. W listopadzie 2005 roku Rada Miejska Kalisza w celu uhonorowania wielkiego Polaka i przyjaciela wszystkich ludzi podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. Biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne oraz inflację, proponowana zmiana kryterium dochodowego ma zwiększyć dostępność stypendium dla uczniów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 46/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opłaty targowej, strony 1052-1053. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić, a zatem może też odstąpić od pobierania wprowadzonej opłaty targowej, gdyż jej pobieranie ma charakter fakultatywny. Wobec powyższego niniejszą uchwałą zostanie uchylona uchwała wprowadzająca opłatę targową na terenie miasta Kalisza, wyznaczająca inkasentów tej opłaty oraz określająca wysokość wynagrodzenia przysługującego inkasentom. Rezygnacja z poboru opłaty targowej na terenie miasta Kalisza ma na celu aktywizację podmiotów prowadzących działalność na targowiskach oraz rozwój tradycyjnych form handlu i zaopatrzenia mieszkańców w świeżej, dobrej jakości produkty spożywcze. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do propozycji uchwały uchylającej uchwałę nr 39/569/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w artykule 10 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, strony 1054-1055 materiałów sesyjnych. Stosownie do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz orzecznictwa, miasto Kalisz w przypadku opóźnienia w płatnościach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz pozostałych opłat o charakterze cywilnoprawnym pobierało odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. W oparciu o możliwość wynikającą z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Kalisza z maja 2021 roku postanowiono o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Szanowni Państwo, czas na fotki będzie później. Przypominam, że mamy głosowanie. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Kalisz oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, strony 1056-1057 materiałów sesyjnych. Niniejszą uchwałą został przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 roku termin obowiązywania dotychczasowej uchwały. Stosowanie ulg w oparciu o tę uchwałę stanowi pomoc de minimis. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego, w tym przypadku projekt uchwały, przewidujący udzielenie pomocy de minimis, podlega zgłoszeniu prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji, Konsumenta i Konkurencji. Obowiązek ten dotyczy także projektów nowelizacji w zakresie np. daty obowiązywania. Projekt ten został zgłoszony do prezesa UOKiK-u, który nie wniósł zastrzeżeń. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 rok, strony 1058-1062 materiałów sesyjnych. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość wyżej wymienionych stawek dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania kompleksu sportowego przy ulicy Łódzkiej 1929, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska Orlik 2012, Majkowskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Tuwima 2-4 oraz obiektu przy Wale Piastowskim 3. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Radny Dariusz Godziński, proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Na poprzedniej sesji zadałem też jedno pytanie merytoryczne, na które nie uzyskałem odpowiedzi merytorycznej, tylko taki dość bezpardonowy atak na osobę nieobecną na tej sali, która też nie mogła się do tego niczego odnieść, ponieważ poniżej pewnego poziomu dyskusji nie schodzę, odpuściłem, ale to nie jest tak, że odpuściłem samo zagadnienie. W kontekście tych stawek dotacyjnych chciałbym wrócić do tego zagadnienia i pamiętam, jak w 2021 roku był zatrudniony na stanowisku wicedyrektora OSIR-u, obecna osoba pełniąca obowiązki dyrektora OSIR-u, i zarówno w odpowiedzi na interpelację wobec protestów tutaj radnych opozycji, że w głębokim COVID-zie trzeba szukać oszczędności, a nie etatyzmu,
udowadniano nam, że jest specjalistą od odnawialnych źródeł energii oraz od termomodernizacji i takie zadania będzie miał w OSIRZE, bo to jest niezwykle ważne, szczególnie w tym okresie, gdzie następują wyłączenia działalności. Więc ja chciałem wrócić do tego pytania. Jakie po 3 latach są efekty tej działalności? Jakie są nakłady inwestycyjne i w związku z tym, jak te rzeczy OZE i termomodernizacyjne wpłynęły na obniżenie kosztów stałych funkcjonowania OSIR-u? Drugie pytanie to jest takie, w jaki sposób wyliczono, jak wygląda obniżenie stawki złotowej za godzinę eksploatacji obiektu przy ulicy Łódzkiej w porównaniu z poprzednimi latami i ilość godzin, ile zdjęto stawki złotowej i stawki godzinowej w związku z, mam nadzieję, że czasowym wyłączeniem pływalni przy ulicy Łódzkiej. I trzecie pytanie właśnie, czy i kiedy należy się spodziewać powrotu funkcji basenowej pływalni na ulicy Łódzkiej ze wszechmiar potrzebnej naszemu miastu, szczególnie w obliczu takich no często wykluczających się wzajemnie wypowiedzi na komisjach pełniącego obowiązki dyrektora OSIR-u czy w mediach pana prezydenta. Ja się zapytałem w interpelacji, czy jest tam planowane rolkowisko. Zapewniono mnie, że na pewno tam nie będzie rolkowiska. Być może użyłem niewłaściwego słowa, bo od pracowników OSIR-u słyszę, że jest opracowywana chyba koncepcja skateparku. Nie wiem, jaka tam jest różnica między rolkowiskiem a skateparkiem. Na pewno jest, może nie do końca się na tym znam. Dlatego chciałbym przy tej okazji się dowiedzieć, jakie jest docelowe przeznaczenie tego obiektu i z apelem, żeby to była funkcja basenowa. Dziękuję. 3 kwestie. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że zastanawiam się, czy to jest w tym punkcie odpowiedni tryb, ale panie dyrektorze, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Prostując nieco wypowiedź pana radnego, owszem, zostałem zatrudniony jako zastępca dyrektora, ale do spraw organizacyjnych i od tego czasu, kiedy objąłem to stanowisko, niestety nie miałem wpływu na funkcjonowanie techniczne. Szanowni państwo, prosiłbym, żebyście nie dyskutowali. Zadał mi pan pytanie, więc proszę pozwolić mi odpowiedzieć. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, były opracowane przeze mnie 3 koncepcje na te instalacje na 3 obiektach. Skontaktowałem się również z kilkoma firmami, mieliśmy wyceny. Niestety zmiany cen, wzrost cen nie pozwolił nam na dokończenie, na rozpoczęcie nawet tych inwestycji, ponieważ sami państwo wiecie, jak te ceny wzrastały, jak dynamicznie. Na dzień dzisiejszy bardzo się z tego cieszę, że nie zdążyliśmy rozpocząć tych budów, bo obecnie na jednym z naszych obiektów niestety nadal prowadzimy ekspertyzę również co do dachu. To jest w nawiązaniu do drugiego pańskiego zapytania. Szanowni państwo, musimy niestety poczekać na ekspertyzę, żebyśmy mogli określić koszt, zakres napraw, ponieważ od tego zależy, tak jak wspomniałem, na komisjach bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego bardzo proszę o to, byśmy zaczekali do końca tej ekspertyzy. Ekspertyzę będziemy mieli do końca stycznia przyszłego roku, więc myślę, że wtedy będziemy mogli to oszacować. Natomiast jeżeli chodzi o koszty przyszłorocznego budżetu, były opracowane na
poziomie zbliżonym do roku 2023, gdzie basen funkcjonował również w połowie roku. W tej chwili też nie jesteśmy w stanie oszacować, w jakim terminie, jak długo będziemy oczekiwali na remonty, na zakończenie remontów i na jaki zakres. Natomiast jeżeli chodzi o rolkowisko czy skatepark, są różne rozmowy, różne propozycje, natomiast my cały czas opracowujemy, tak pracujemy, byśmy mogli wrócić do basenu. Jeżeli to nie będzie możliwe, obiekt na pewno będzie wykorzystany w jakimś może innym celu, nie wiem, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Dosłownie, nie wiem, to było 2 czy 3 dni temu na komisji mówiliśmy o tym samym. Pytanie, które pan zadał, pan dyrektor odpowiadał o tym samym. Była mowa, że poznamy dopiero ekspertyzę na koniec stycznia, tak, panie dyrektorze? Tak chyba było. Więc jest to jakby powtarzanie tego, co było, bo wystarczy czekać. Natomiast przy okazji skorzystam tutaj z możliwości, ponieważ to już mówiłem na komisji też, ale chciałbym, żeby wybrzmiało w ramach toczącej się dyskusji, jakby mówiąc w imieniu naszego klubu, tutaj w październiku wypowiadaliśmy się na temat obiektu na ulicy Łódzkiej, obiektu OSIR-u. Nasz klub chce, żeby właśnie po dokonaniu analizy ponownie rozpatrzono przywrócenie rzeczywiście tej funkcji basenowej i prosiłbym tutaj, korzystając też, że są media, żeby państwo wiedzieli, że to podtrzymujemy to stanowisko, można sprawdzić, wypowiadaliśmy się na konferencji prasowej i kwestia taka rzeczywiście, jak to będzie wyglądało, zależy dużo od tej ekspertyzy. Prawdopodobnie pytając osób, które znają się trochę na tym temacie, czyli związanych z budownictwem i tak dalej, na pewno wymaga to raczej radykalnej metody, czyli być może trzeba będzie na nowo pobudować, odtworzyć, bo no, prowizorki czy takie remonty raczej nie przynoszą nic dobrego. Taniej po prostu będzie na nowo zbudować, żeby spełniało wszystkie odpowiednie normy. Także na dzień dzisiejszy, opierając się na tym, co wiemy i czekając na ekspertyzę, klub nasz jak najbardziej popiera odtworzenie tego i przywrócenie funkcji basenowej i w tym kierunku będziemy nasze działania prowadzić, żeby do tego doszło. Myślę, że jest to jeszcze kwestia pewnie do wiosny, dopiero więcej się dowiemy. Natomiast należy się liczyć z tym, że będzie to dosyć poważna inwestycja i ten obiekt wymaga naprawdę dużego remontu, przebudowy i będzie dla nas kosztowało jako miasto wiele pieniędzy. Jednak rzeczywiście to, tak jak obiekt ten spełniał te funkcje, czyli zarówno i hala sportowa i basen, myślę, że należy w tym kierunku iść, a przy okazji będzie to wtedy już nowoczesna placówka, która będzie mogła odpowiadać standardom obecnego wieku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, strony 1063-1064. Zwolnienia wprowadzone niniejszą uchwałą są kontynuacją dotychczasowych zwolnień obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 roku, aby zachować ciągłość zwolnień niestanowiących pomocy publicznej dotyczących gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i na działalność kulturalno-rekreacyjno-sportową, podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Imienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, strony 1065-1178. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2023 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 listopada. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju imienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043, strony 1179-1223. Podjęcie uchwały urealnia wartości budżetowych w załączniku numer 1 oraz zmian w załączniku numer 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF-u, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Państwo przewodniczący. Autopoprawki do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 i 28 listopada. Projekt uchwały wraz z autopoprawką numer 1 w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju imienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, najpierw poproszę o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Teraz poproszę o przegłosowanie autopoprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę teraz o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Strony 1224-1225. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Wprowadzone zmiany związane są z wygaśnięciem mandatu radnej Barbary Oliwieckiej w związku z wyborem na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 18. Rozpatrzenie skargi pani na prezydenta miasta Kalisza. Kolejne skargi zostały rozpatrzone zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenia skargi pani na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, sprawnie nam to poszło. 10 minut przerwy i prosiłbym, żeby po 10 minutach przerwy szybko wrócić na salę posiedzeń.
Szanowni Państwo radni, proszę i szanowni goście, proszę o zajmowanie miejsc. Zapraszam do zajmowania miejsc na sali obrad. Szanowni Państwo, zajmujemy miejsca. Szanowni Państwo radni, proszę o zajmowanie miejsc. Państwa naczelników, pana wiceprezydenta proszę również o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 70. sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę Państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Proszę Państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Obecnych jest 21 radnych. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Do punktu 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Kalisza za rok szkolny 2022-2023, strony 1226-1251 materiałów sesyjnych. Z informacją zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji do wiadomości. Przechodzimy do przyjęcia informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, strony 1252-1257 materiałów sesyjnych. Do Urzędu Miasta Kalisza w dniu 16 października 2023 roku wpłynęło pismo wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z informacją dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Kaliszu w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na rok 2024 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku.
Równocześnie prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu prosi o wskazanie podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Prezydent miasta Kalisza na podstawie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy oraz wyżej wymienionego rozporządzenia wyznaczył podmioty wskazane w przekazanym państwu zarządzeniu. Czy mają państwo uwagi do informacji? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji bez uwag. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta Kalisza wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. O głos poprosił pan radny Dariusz Rodziński. Dziękuję serdecznie. W tym roku składałem łącznie 3 interpelacje w sprawie KLA i połączeń, ilość kursów linii 22 obsługującej sołectwo Dobrzec i między innymi sołectwo Dobrzec i osiedle Dobro. Te interpelacje były, odpowiedzi na te interpelacje były mniej lub bardziej enigmatyczne. W tej chwili też dostałem odpowiedź, że te moje uwagi będą wzięte pod uwagę, moje propozycje będą wzięte pod uwagę i tam będą bardzo pomocne przy sporządzeniu nowej optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej. I to jest to, co dostałem w odpowiedzi na interpelację. W jakimś artykule, nawet nie wiem w jakiej redakcji, wyczytałem, że właśnie teraz nastąpi zwiększenie liczby kursów linii 22, o co trzykrotnie prosiłem. Dlatego ja w odpowiedzi na tę interpelację proszę o uzupełnienie tego, że powinny być konkretne odpowiedzi na interpelację. Ile kursów w dni powszednie, po południu, wieczorami, ile kursów w dni świąteczne, w sobota, niedziela będą dodane do linii 22, bo po to występuję w imieniu mieszkańców i pytam się, żeby także im potem sprawozdać. To nie wiem, czy ja to mam pisemnie też wystąpić, czy wystarczy taką reklamację złożę tutaj na mównicę i poproszę o uszczegółowienie tej odpowiedzi. No to dobrze, to po raz czwarty wystąpię pisemnie w sprawie ilości kursów linii 22 przez osiedle Dobro i sołectwo Dobrzec. Wiem, że coś się pozytywnego zadziałało, bo jakiś portal o tym już napisał, ale to jest odpowiedź na interpretację i chciałbym konkretnej informacji. A tak przy okazji, bo tak teraz zauważyłem, że dostaję też odpowiedzi na papierze firmowym i tutaj w stopce jest 5. miejsce w Polsce w rankingu Rzeczypospolitej. Z tego co wiem, to już jest 39, a nie 5. Nie wiem, czy państwo to będą aktualizować, czy to będziemy się powoływać na lata minione, tak jak, nie wiem, w TVP historia mecze reprezentacji Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 8, interpelacje. O głos poprosił pan radny Artur Kijewski. Przypominam, że zarówno interpelacje, jak i zapytania należy przesłać do kancelarii, za pośrednictwem Kancelarii Rady Miasta. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Mam 2 interpelacje. Pierwsza dotyczy 2 ulic, konkretnie przygotowania projektów na remont tych ulic. Pierwsza to ulica Ostrowska, szczególnie odcinek od skrzyżowania Serbinowską, czyli ten górny i w dół jadąc aż do Konopnickiej. No niestety tam mimo różnych nakładek, różnych starań, działań ten odcinek jest bardzo, wygląda kiepsko, jest bardzo dziurawy. Przy okazji chciałem przypomnieć, że właśnie na tym odcinku znajduje się szkoła podstawowa i przedszkole. Natomiast przejechanie tam jest coraz trudniejsze, tym bardziej, że wiele osób korzysta z tego części ulicy Ostrowskiej, udając się właśnie w stronę Zagorzynka, czy chcąc przejechać na trasę bursztynową. Druga część dotyczy ulicy Serwinowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Widok do skrzyżowania z ulicą Aleja Wojska Polskiego. Podobna sytuacja, bardzo kiepska droga, dziurawa, wymagająca remontu.
I tak samo znajduje się tam obiekt szkolny, czyli liceum i przedszkole. Rzeczywiście, o ile odcinek Serbinowskiej między skrzyżowaniem z Górnośląską a Wojska Polskiego wygląda dobrze, tamta część niestety jest w kiepskim stanie. I druga interpelacja, też dotycząca ulicy, to jakby ponownie 3 lata temu pisałem odnośnie ulicy Podmiejskiej, odcinek od Galerii Amber do Ronda Westerplatte. Jest tam coraz gorzej. Wiem, że już projekt jest. Będą podjęte, z tego co słyszałem, już mają być podjęte starania o finansowanie. Chodziłoby mi o rzeczywiście przyspieszenie tego tematu. Jest to trasa, która ma duże natężenie ruchu. Jest tam też ruch tranzytowy. Niestety kolejny są już takie, że osoby, które mają pojazdy o niskim zawieszeniu, gdzieś tam się podciera, a szczególnie niebezpiecznie jest podczas opadów deszczu, gdyż tworzy się taka właśnie wodna poduszka przy hamowaniu i w zasadzie pojazd, no, zamiast zatrzymywać się, to się ślizga. Na razie mam nadzieję, że nam nie dochodziło do jakichś większych incydentów komunikacyjnych, ale należy o tym szczególnie pamiętać, bo jest to jedna z najbardziej obciążonych tras, wliczając to tranzyt, jeśli chodzi o tą część miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Godziński. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. 3 interpelacje, jedna moja autorska, przy 2 pośrednicze, grupa społeczników, którą reprezentuje pan Musielak, a 3 to grupa mieszkańców osiedla Korcza, którą pan Anczak reprezentuje. Zacznę od swojej autorskiej. Zwracam się z prośbą o opracowanie wersji elektronicznej Kaliskiej Karty Mieszkańca. Ta cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie w dobie uprawnień do bezpłatnej komunikacji publicznej. Myślę, że wielkim udogodnieniem byłaby jej wersja mobilna w formie kaliskiej aplikacji czy zespoleniem jej z mObywatel lub inną aplikacją służącą do opłat parkingowych lub zakupu biletów w komunikacji publicznej. Jeżeli to byłoby skomplikowane technologicznie, to wersja cyfrowa karty mogłaby legitymować na przykład zakup e-biletu o wartości 0 zł w obecnych popularnych aplikacjach, z których i tak w Kaliszu można korzystać. Dzięki temu zachowamy pełną statystykę przejazdów i duże ułatwienie dla mieszkańców osiągniemy zarazem. Tym bardziej, że słyszę o przypadkach awaryjności tradycyjnego systemu i tych kart magnetycznych, co też z autopsji w mojej rodzinie wiem. Druga interpelacja to jest właśnie mieszkańców osiedla Korczak. Grupa mieszkańców osiedla Korczak poprosiła mnie o interwencję i pytanie w sprawie powodów remontu ulicy Korczak, którego zasadność oni podważają, i terminu zakończenia tego remontu, który się wydłuża, utrudniając życie mieszkańcom osiedla. Poniżej pytania przedstawione mi przez grupę mieszkańców. Dlaczego remontowana jest droga, która była przecież w bardzo dobrym stanie technicznym, w bardzo krótkim odstępie czasu od poprzedniego remontu? Czemu za te pieniądze nie jest remontowana nawierzchnia ulicy Dobrzeckiej, która od ulicy Harcerskiej jest w bardzo złym stanie od dawna i stanowi prawdziwy problem mieszkańców osiedla Korczak? Dlaczego zerwano póki co tylko nawierzchnię, wprowadzając ruch jednokierunkowy i od ponad tygodnia nic się tam nie dzieje? Jeśli warunki pogodowe zimą nie pozwalają na prowadzenie tego typu prac, dlaczego zaczyna się je właśnie zimą, a nie na wiosnę? Kiedy wreszcie mieszkańcy ulicy Korczak będą mieli normalną drogę, tak jak sprzed remontu, bo w naszej ocenie jej stan był bardzo dobry. A ta ostatnia interpelacja dotyczy Parku Przyjaźni. Zostałem poproszony o interwencję u prezydenta miasta Kalisza w sprawach dotyczących Parku Przyjaźni. Poniżej przedstawiam tezy zgłoszone mi przez działaczy społecznych. Tężnia Solankowa, która powstała z woli mieszkańców Kalisza, powstała w naszym mieście, posiada w opinii moich rozmówców małą ilość ławek do wypoczynku i skorzystania przez odwiedzających
z pełnej sesji dotlenienia się. Działacze, z którymi rozmawiałem, wskazują, że brakuje około 12 sztuk ławek do zapełnienia pustych miejsc w placu wokół niej. Dalej wskazują, że nie wszystkie lampy tam działają, co skutkuje słabym oświetleniem otoczenia. Dodatkowo poruszają temat częstszego opróżnienia koszy na śmieci, gdyż często są pełne i wypadające z nich śmieci rozwiewane są przez wiatr. Połamane gałęzie zalegają w niewielkiej odległości od alejki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, otóż Szanowny Panie Radny, my pracujemy od kilku miesięcy już nad cyfrową kartą mieszkańca. Ja myślę, że za 2-3 miesiące już będzie produkt gotowy i będziemy mogli przedstawić mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście odpowiedzi również proszę na interpelacje udzielać odpowiedzi pisemne. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby, Pan Radny, Pan Przewodniczący Eskandarwik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No, wracam do punktu, Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o sprawozdanie Pana Prezydenta z działalności międzysesyjnej. Bardzo dziękuję, że Pan Prezydent przedstawił szczegółowo wszystkie te informacje, między innymi, że o sporcie, o kulturze, złote like dostaliśmy, bardzo fajna sprawa. Natomiast zabrakło mi sprawozdanie za wykonanie budżetu za trzeci kwartał, który został opublikowany w zarządzeniu pana prezydenta z 30 października. Szkoda, że nie przedstawił, jak wygląda wykonanie budżetu, jeśli chodzi o wydatki majątkowe. Ja tylko dopowiem, że tam jest na poziomie 35% wydatków majątkowych, a według mnie wykonanie naprawdę jest bardzo słabe. I teraz wracając do tego tematu, no panie przewodniczący, zwracam się do pana, żeby w tym punkcie jednak radni mogli zabrać głos, bo wtedy ma sens. Pan prezydent przedstawia sprawozdanie, jeśli my mamy jakieś uwagi lub jakąś prośbę, to wtedy pan prezydent na bieżąco uzupełnia. Jak pan sam widzi, nie ma pana prezydenta i teraz ja mogę sobie z mównicy mówić i nic z tego nie wyniknie. Panie radny, dobra, zadaje jest... pan pytanie, w związku z tym no, będzie pan miał odpowiedź na to pytanie. Szkoda, że nie ma pana prezydenta. Ja uważam, że w tym punkcie powinna być dyskusja, a to wszystko zależy od woli pana przewodniczącego i taka moja prośba na przyszłość, może dopuścić radnych do głosu w tym punkcie. Pewnie ten punkt będzie wtedy naprawdę atrakcyjny, bo a tak to pan prezydent odczytuje sprawozdanie i zauważyłem, że nawet na sali brak trochę zainteresowania tym wszystkim. To jest tylko prośba do pana przewodniczącego. Natomiast jeszcze mam jedną prośbę i pytanie, bo ja wiem, że Rada Osiedla Śródmieście 2 zwróciło się do urzędu o zorganizowanie spotkania w sprawie realizacji projektu budowy albo remontu ulicy Bankowej 5 wału staromiejskiego 12-14. Mam pytanie, kiedy się odbędzie to spotkanie z mieszkańcami w celu konsultacji tej koncepcji. Przypomnę, że na spotkaniu z mieszkańcami praktycznie byli wszyscy radni ze Śródmieścia. Był wiceprzewodniczący Gabrysiak, o ile pamiętam, był radny Łukasz Wodarek, był radny Chwiałkowski, ja nie wiem, czy był radny Roman Piotrowski, też był, tak, czyli wszyscy byliśmy i tam wspólnym głosem z mieszkańcami rozmawialiśmy i mówiliśmy, że radni ze Śródmieścia będą wspierać ten projekt. A widzę, że tego projektu w budżecie nie ma, w przyszłorocznym budżecie, obolewam nad tym i mam nadzieję, że ponad podziałami tu radni ze Śródmieścia w przyszłym miesiącu będą się starali, żeby ten projekt był zrealizowany, a my mamy źródło finansowania, bo wiemy, że pewne rzeczy tam są zaplanowane i można te projekty finansować. Także bardzo bym prosił taką informację, kiedy będzie to spotkanie z mieszkańcami, w jakim terminie, bo to bardzo nas interesuje.
Jeszcze jedno pytanie. Też ostatnio czytałem na Facebooka pana prezydenta, że przedszkole numer 19 z oddziałami specjalnymi będzie w tym przedszkolu będzie remontowany dach. Mam pytanie, czy już zaczął remont tego dachu? Jeśli nie, to proszę o informację, kiedy rozpoczną się prace. I druga informacja jest taka też, czytałem również na Facebooku pana prezydenta, że plac zabaw i ogrodzenie przy tym przedszkolu specjalnym będą również jakby zrobione. Natomiast również nie widzę w tym budżecie, w przyszłorocznym budżecie, nie widzę w ogóle źródła finansowania tych obietnic. Pytanie jest takie, czy to będzie zrobione jeszcze w tym roku, czyli ze środków, które istnieją w tym roku w budżecie, czy będzie zaplanowane z innych środków w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Artur Kijewski, ale ad vocem do zapytania pana radnego. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj pan radny właśnie na ciekawą rzecz zwrócił uwagę i chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajne, że Rada Osiedla Śródmieście zaprosiła wszystkich radnych, tak, bo to wszyscy radni byli. Natomiast niestety z przykrością stwierdzam, że w moim okręgu rady osiedlowe zapraszają, nie wiem, wybranych, swoich radnych, a później są zdziwienia i pretensje, że na przykład radni nie wiedzą. No ja przepraszam, nie będę na siłę przychodził na spotkanie, jeżeli ktoś nie chce, tak jest, żeby nie było, że tylko mnie to dotyczy. Natomiast rady osiedlowe niestety w moim okręgu działają trochę dziwnie, a później jak rozmawiasz z kimś tam się z rady, no to pan nie wiedział. No proszę pana, no skoro nie mogłem wiedzieć, skoro mi nikt o tym nie powiedział, że rada osiedla ma taki czy inny pomysł. Ja oczywiście robię swoje, natomiast niestety te rady wyglądają tak troszeczkę, jeśli chodzi o radnych, familiarny sposób. A i gratulacje dla Rady Osiedla Śródmieście, że potrafią się wznieść ponad podziałami, jak pan radny powiedział, i wszyscy radni byli. Także apeluję do rad osiedli pozostałych, że jeżeli chcą rzeczywiście, żeby pewne sprawy działy się z większym poparciem Rady Miasta, po prostu dawajcie znać wszystkim radnym, a nie wybranym, bo chyba na tym to polega. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Eskandarwich, ad vocem do ad vocem. Szanowny panie radny, absolutnie z panem się zgadzam w niektórych sprawach. Natomiast jeśli chodzi o radę osiedle ze Śródmieścia, Śródmieście 1, Śródmieście 2, Rogatka, Czaszki, absolutnie naprawdę tutaj praca jest na bardzo wysokim poziomie i zawsze wszystkich zapraszają. I oni nie dzielą, że to jest rady takich, siakich lub innych, tylko starają się wszystkich zaprosić i zainteresować się tematem. I właśnie Bankowa Pieć jest najlepszym przykładem, gdzie Rada Osiedla Śródmieście 2 wysyłała zaproszenie do wszystkich radnych i bardzo wszystkim dziękuję tym radnym, którzy pojawili się na tym spotkaniu. I ja uważam właśnie, czasami to może tak to działać, że ponad podziałami jesteśmy w stanie rozwiązać pewne problemy, a nie dzieląc się na taki klub lub inny. Dlatego liczę na to, właśnie w tej sprawie będzie poprawka do budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci. Szanowni Państwo, ale proszę wysłuchać pana radnego. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem zabrać głos w kontekście punktu 7 odpowiedzi na interpelację, ale nie zdążyłem, bo pan przewodniczący bardzo sprawnie przyszedł do następnego punktu. Moje, że tak powiem, mogłem szybciej zareagować. Chciałem się w zapytaniach w takim razie dopytać o temat mojej interpelacji dotyczącej klubu MKS Kalisz. Ja składałem interpelację w sprawie drużyn siatkarskich młodzieżowych, które bez obozu przygotowawczego i bez tak naprawdę sztabu szkoleniowego rozpoczynały sezon. Wiem, że dostałem odpowiedź od pana prezydenta, że te sprawy formalne, że tak powiem, zostaną załatwione. Wiem, że tam szkoła pomagała, miasto też.
Czekałem na odpowiedź, bo MKS w żaden sposób się do tego nie ustosunkował. Wiem, że już drużyna gra z dobrymi wynikami i tak dalej. Czy te sprawy formalne, podpisanie umów z trenerami, z fizjoterapeutą i tak dalej, czy to wszystko zostało jakoś dopięte i czy MKS zarząd odpowiedział panu prezydentowi, w tym nie, czy dalej nic nie wiadomo? To jest moje pytanie do wiceprezydenta Kulewinka w tym momencie, czy już coś wiemy, bo już dobrze, jesteśmy w trakcie sezonu. Dziękuję bardzo. Przypominam, że pytania, podobnie jak interpelacje, sporządzamy w formie pisemnej i odpowiedź również w formie pisemnej zostanie państwu udzielona. Radny Zbigniew Włodarek, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Mam pytanie do Panów Prezydentów następujące. Czy w Kaliszu jesteśmy w stanie poradzić sobie z zabytkowymi schodami przy cmentarzu przy prawosławnym, nie tylko prawosławnym, bo tam są pochówki innych wyznań, którym to cmentarzem zawiaduje parafia prawosławna, temat, który ma już brodę kilkunastu lat, temat się niekończący w Kaliszu. Ja pamiętam taką ogromną komisję kultury, posiedzenie Komisji Kultury tamtej kadencji. W szkole podstawowej ona miała miejsce przy ulicy Fabrycznej, gdzie szukano przeróżnych rozwiązań tego tematu. Były przeróżne pomysły. Ja tylko dwa przypomnę, które się tam przewijały, które jakby zyskiwały wtedy aprobatę i mogły być realizowane. To można było te schody rewitalizować, bo przecież my mamy ogromny program rewitalizacji miasta Kalisza, siłami uczniów budowlanki w ramach praktyk. Ja nie chcę tego rozwijać, bo to nie jest miejsce na szczegółowe rozpatrywanie tego elementu rozwiązania problemu. Ktoś tam nawet miał propozycję, by parafii prawosławnej przyznać Nagrodę Miasta Kalisza, w ramach której to parafia zobowiąże się wyremontować te schody. Jest to temat rzeka, który ciągnie się w naszym mieście. Przecież mamy pieniądze, które są w budżecie państwa na ratowanie zabytków i my nie możemy sobie z tym tematem poradzić. Tam chodzą dzieci, tam chodzą ludzie starsi. Te schody są, jakie są. One grożą określonymi traumami. I trzeba by ten temat w naszym mieście zakończyć, bo ja mam uwagi nie tylko mieszkańców, ale także osób, które przyjeżdżają spoza miasta Kalisza. I czas ten temat tych schodów zakończyć, bo my nie możemy przez kilkanaście lat być niemocni, jak mówią Czesi, żeby tego tematu nie skończyć pozytywnie. Bo to nie jest rzecz, która w tym mieście jest nie do załatwienia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie radny, nie wiem, czy pamięć mnie nie myli, ale chyba na zeszłej sesji w trakcie sprawozdania prezydenta było właśnie punkt, że opracowywany jest chyba projekt remontu tych schodów. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze... Proszę. Bo rozumiem, że w tym temacie schodów. Rozumiem. Dobrze. Proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo, odpowiadając na bardzo interesującą historię wypowiedzi pana Włodarka, w planie budżetu na rok 2024 remont schodów jest zaplanowany. Liczymy, że pan poprze w głosowaniu. Natomiast odpowiadając na pytanie panu radnemu Małeckiemu, odbyło się dwa spotkania z rodzicami, z trenerami, z klubem, z dyrekcją szkoły podstawowej numer 24. Wszelkie problemy zostały nakreślone, jesteśmy w trakcie rozwiązywania. Jak to w sporcie, pojawiają się mniejsze i większe przeszkody, ale idzie wszystko w dobrym kierunku. Kolejne zaplanowane jest na początku stycznia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki, proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałem tutaj wrócić jeszcze do tematu, może nie sportowego, ale korzystając z tego, że... Szanowni Państwo, proszę nie przeszkadzać panu radnemu. Że radny Gabrysiak też tutaj wrócił. Ja poruszałem taki temat na Komisji Zdrowia dotyczący kończącego się dzisiaj listopada i symbolu, nawet pan wiceprezydent odpowiedzialny za zdrowie doczepiał sobie wąsy, czyli profilaktyki nowotworów prostaty, ale też nowotworów jąder. Był teraz taki program profilaktyczny związany z USG jąder, ale prowadzony przede wszystkim dla mężczyzn, tylko dla mężczyzn po 40 roku życia. I chciałem dopytać w kontekście profilaktyki nowotworów jąder. Większość z Państwa pewnie wie, że ten problem dotyczy przede wszystkim mężczyzn 20-30 lat do 40. Czy jest szansa i możliwość, żeby te badania były dla przede wszystkim 30-latków, a nie panów po 40? Może tutaj przy okazji, że pan radny Gabrysiak jest, może mi wytłumaczy dlaczego i czy można przede wszystkim to zmienić i dlaczego to było dla mężczyzn plus 40. Rozumiem, że to pod kątem prostaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan radny Mirosław Gabrysiak, pan przewodniczący, proszę. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jak państwo się orientują, działa w Kaliszu zespół do spraw zdrowia, który doradza, tutaj jest ciałem doradczym dla prezydenta miasta Kalisza. W skład tego zespołu wchodzą lekarze różnych specjalności, także lekarze onkolodzy. I taka była rekomendacja na ten rok, żeby taką grupę wiekową objąć tymi badaniami, aczkolwiek rzeczywiście tutaj pan radny Małecki ma rację i sądzę, że w przyszłym roku należy ten limit wiekowy obniżyć, tak żeby także te młodsze osoby, u których też często, nawet bardzo często mogą występować nowotwory, bo różne nowotwory występują. Część nowotworów występuje u osób młodszych i to jest rzeczywiście duży odsetek. Natomiast występują też u osób starszych, to są inne, z innych komórek zbudowane nowotwory. Także, jeśli mogę to odpowiedzieć, taka była rekomendacja, ale sądzę, że w przyszłym roku należy rozważyć obniżenie tego wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze? Pan radny, przewodniczący Skandarwich. Panie przewodniczący, ponieważ przed chwilą jeden z naszych mieszkańców mi przysłał informację i prośbę, żebym zapytał, jak sytuacja wygląda w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Wiemy, że sytuacja finansowa tam jest fatalna, nie mają na bieżące rachunki. I mam prośbę do prezydenta podsadnego. Może pan przedstawi tą sytuację, bo pewnie pan zna, czy miasto planuje jakąś dotację dla nich, żeby ratować sytuację, jak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie pana radnego. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie w tym punkcie? Przypominam, pytania w formie pisemnej proszę jeszcze i odpowiedzi również w formie pisemnej proszę państwu radnym. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Pan radny Marian Durlej, proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, przepraszam, ale jestem trochę przeziębiony, mogę być słabo słyszalny. Chciałbym wrócić do wczorajszej komisji budżetu. Pan, szkoda, że nie ma pana Grodzińskiego, no ale niestety do grudnia nie będę czekał, nie chcę sobie psuć humoru przed świętami. Zgłosił pan Grodziński wniosek o in vitro. Przepraszam za skrót in vitro, ale wszyscy państwo wiedzą, o co chodzi. Ja oczywiście zabrałem również głos na tej komisji i tłumaczyłem, jaki jest mój stosunek do tego wniosku. Oczywiście pozytywny. Zwróciłem również uwagę na to, zresztą nie tylko ja, również pan Gabrysiak, zwróciłem na to uwagę, że jest projekt w Sejmie, którego jeszcze tak do końca nie znamy. Jest chyba wczoraj nawet już chyba do podpisu pana prezydenta.
Po czym, i mówię, żebyśmy poczekali, jak ten projekt będzie wyglądał, tak? I później będziemy decydować, co dalej zrobić tutaj w mieście. Natomiast pan Grodziński po głosowaniu dał taki wpis u siebie, nie wiem, czy to jest w każdym razie w internecie. I taki wpis ja zacytuję państwu. Fragment oczywiście, nie będę też przedłużał. I propisowcy radni głosują przeciwko szczęściu rodzin i liczebności mieszkańców Kalisza. Ja chciałbym zapytać pana Grodzińskiego, kto dał papiery na to, żeby krytykować ludzi, żeby szufladkować i żeby opiniować nasze wypowiedzi. Ja myślę, że pan Grodziński na to odpowie w jakimś innym terminie. Ja się na to nie zgadzam po prostu. Zachował się pan Grodziński jak typowy polityk, jednak co do jakości bym miał tutaj wątpliwości. Ja myślę, że pan Grodziński się troszeczkę otrzepie z tego wszystkiego i przepraszam za kolokwializm, ale przeprosi pan moich kolegów. Mnie nie musi już przepraszać, bo ja po prostu już tych przeprosin nie przyjmuję. I przeprosi moich kolegów, którzy również byli na tej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki, ad vocem, proszę. Szanowni państwo, nie byłem na obradach tej komisji, bo nie jestem też członkiem tej komisji, ale odniosę się do sytuacji i do tego, co działo się przez ostatnich 5 lat w Kaliszu. Pewne rzeczy są efektem tego, co dotychczas w Kaliszu spotykało projekty in vitro. Ja osobiście 7-krotnie przez 5 lat zwracałem się do prezydenta Kinastowskiego z prośbą o włączenie tego programu do budżetu miasta. 7-krotnie dostałem odpowiedź negatywną, że nie ma na to pieniędzy. Pewne rzeczy są efektem. Szanowni państwo, ale niech pan radny wypowie się do końca. Będziemy mogli z mównicy odnieść się do słów. Proszę. Zawsze brakowało na to pieniędzy. Bo są inne rzeczy. Mamy pieniądze na szczepienia przeciwko grypie, słusznie, ale nie ma pieniędzy na in vitro. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski, ad vocem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni panie prezydenci, w odróżnieniu od mojego szanownego kolegi Małeckiego na tej komisji byłem, głos zabierałem i słyszałem. Tutaj jeśli chodzi o klub państwa radnych, chyba jedyny, który został na sali, to jest pan radny Kołaciński, który był na tej komisji. I rzeczywiście my możemy sobie dyskutować, każdy zabiera głos, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Można rzeczywiście sprawdzić, kto mówił cały czas tak samo, kto się zmienia w zależności od sytuacji. Jeżeli ktoś państwa ma życzenie, można odsłuchać. Natomiast tak jak powiedział pan Durlej, całkowicie popieram. Niestety w naszym mieście, nie wiem tylko, że w innych miastach, bo też pewnie też tak jest, niektórym można mówić i to jest wtedy piękna mowa, a jak inni powiedzą, to już jest mowa nienawiści, to jest hejt, to jest niegodziwe zachowanie. I tak to w tym kraju wygląda. Jak my mamy, to jest dobrze, ale jak oni powiedzą, to już jest mowa nienawiści, to jest hejt, tak nie wolno. I popieram pana radnego Durleja. Niestety no, też mi przykro, że nie ma pana Grodzińskiego, bo nie chciał, trudno się wypowiadać na temat osoby, która jest nieobecna, bo nie może się bronić. Rzeczywiście, jakby tak się popatrzyło na tutaj profile naszych radnych na Facebooku, to chyba pan radny Grodziński w tym przoduje, ale no niestety taki ma już mental. Trudno poradzić, no niestety partyjność czasami zwycięża nad zdrowym rozsądkiem. Przykro mi, że akurat takie rzeczy są poruszane, bo z reguły większość pisze. Nawet wczoraj też się śmialiśmy, bo to było po tym głosowaniu, tam rozmawialiśmy, a teraz będzie zdjęcie na Facebooku z głosowania. I gdyby to zdjęcie było, byli za, byli przeciw, nie poparli albo coś,
ale niestety musi być docinki. No ale później ktoś się dziwi, że jak mówiłem, no kto sieje wiatr, zbiera burzę. No staropolskie powiedzenie i tak to wygląda, no i stąd taka reakcja. Także mogę powiedzieć tylko, że ubolewam, natomiast każdy ma odmienne zdanie i dobrze. I chyba to nie jest złe, że ktoś ma odmienne zdanie i potrafi to wyartykułować. Powiem szczerze, wolę osobę, która cały czas wypowiada się jednakowo w danym temacie, bo przynajmniej to świadczy o tym, że ta osoba ma swoje przekonanie, wartości, cokolwiek. Natomiast, jak to się mówi, chorągiewki i wiatraki to są dobre, ale nie w polityce, bo lepiej to się chyba sprawdza, nie wiem, na powietrzu, jak się idzie, jak się maszeruje, czy jak się miele mąkę w młynie, czy coś takiego. I to tak wygląda. Stąd nie dziwię się akurat tutaj panu radnemu. To jest, powiem tak już na koniec, celowe podpinanie, wrzucanie takich pstryczków, żeby osiągnąć pewien jakby efekt może polityczno-medialny, ale to przynajmniej będzie pewnie dyskusja później, to będziemy mogli sobie to wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan radny Marian Durlej, ad vocem. Marcin, mnie chodzi o międzyludzkie stosunki po prostu. To nie chodzi teraz o tą konkretną uchwałę. Tak? Mnie chodzi o to, jak się szanujemy. Co to znaczy propisowiec? Niech mi to ktoś wytłumaczy. No. To mnie wkurza. No. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan przewodniczący Eskandarwich. Tak, no, panie przewodniczący, no rozumiem oburzenie kolegi radnego Durleja. Natomiast wracając do tematu, faktycznie przez parę lat tutaj radny Małecki próbował in vitro, mówiąc kolokwialnie, wsadzić do budżetu, żeby było finansowane in vitro z budżetu miasta Kalisza. Mnie się nie udało. Państwo mieli inny pogląd, inne zdania na ten temat. Też pretensje chyba nikt do was nie ma, natomiast dobrze by było wyartykułować, że tak to było. Natomiast też nie rozumiem kolegów z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, gdzie zaproponowali ten projekt, gdzie wiadomo, że projekt obywatelski jest procedowany w Sejmie, gdzie za chwilę już Sejm chyba przyjął projekt ustawy, za chwilę będzie w Senacie. Również słyszałem, że pan prezydent Andrzej Duda mówił, że podpisze ten projekt. Będzie 500 milionów złotych na dofinansowanie na in vitro, więc nie widzę powodu, żeby budżet miasta Kalisza wydatkował na ten cel środki finansowe, skoro będą środki krajowe. O tyle, ile cały czas wspieraliśmy ten projekt, kiedy państwo proponowali, państwo radni i zawsze byliśmy za i głosowaliśmy za, o tyle, ile w tej sytuacji tak naprawdę no, jest dla nas niezrozumiała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski, ad vocem. Tylko jedno odniesienie, bo już jakby nie chciałem tutaj rozszerzać, tym bardziej mówię, żałuję jeszcze raz, że nie ma pana radnego Grodzińskiego, żeby mógł się wypowiedzieć. Natomiast no, jakby to, co jeszcze powiedział pan Darwich i wcześniej na komisji pan radny Gabrysiak właśnie w podobnym tonie przedstawił sprawę dotyczącą finansowania przez państwo określonych procedur medycznych. Tak pan pokazywał przykład szczepień bodajże, tak panie? Tak. Chodziło o szczepienia, które finansuje państwo i miasto z tego po prostu zrezygnowało, bo tam były konkretne pieniądze. No niestety tak to wygląda, że jak ktoś ma cel polityczny, to mu przesłania resztę i czasami trzeba posłuchać ludzi, którzy lepiej się na tym znają, mówię tutaj panu doktorze. I później ten cały komentarz był niepotrzebny, bo jakby wyjaśniono to wszystko dlaczego. Każdy powiedział swoje zdanie, natomiast pisanie o tym, jeszcze raz mówię, ma określony cel i wszyscy wiedzą dobrze, o co chodzi. No co poradzi? No niektórzy są tacy, no jakby, nie wiem, no partyjny mental zwycięża nad zdrowym rozsądkiem. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki, ad vocem do ad vocem do ad vocem. Szanowni Państwo, obiecuję, że już wychodzę ostatni raz, niezależnie już od kolejnego ad vocem, ad vocem, już nie będę tutaj publicznie się dyskutował. Ja pozwolę sobie to powiedzieć w kontekście tych odmownych decyzji prezydenta i
tych ugrupowań, które go popierają. Niezależnie od tego, jak będzie wyglądało finansowanie in vitro, czy faktycznie to będzie się wykluczać, tych pieniędzy i tak byśmy nie stracili, bo po prostu w tym momencie, jeżeli faktycznie to wszystko wejdzie i zdążymy, to finansowanie, jak pan radny tutaj Gabrysiak wspomniał, będzie zawieszone, tak, jeżeli tak się faktycznie stanie. Tu czasami też chodzi po tylu decyzjach odmownych i postawie o gest zwykły dobrej woli. Czy jestem za, czy jestem przeciw. Nawet wczoraj premier Morawiecki był za in vitro, pan prezes Kaczyński się wstrzymał. Czasami to są pewne gesty dobrej woli po 5 latach mówienia nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z tymi gestami dobrej woli, jak przeglądam czasami Państwa profile internetowe, to może też trzeba byłoby pomyśleć o takich gestach dobrej woli czy wypowiedziach bezpośrednio. A ostatnio się to tak różnie to wygląda z tą dobrą wolą. Pani radna Elżbieta Dębska, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja tylko na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, bo w ciągu tej dyskusji na temat in vitro, nie tylko dzisiaj, ale zawsze, nie padło to, że in vitro jest metodą leczenia niepłodności. A tak naprawdę miasto prowadzi działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia i to jest też ważny aspekt, na który nie decydowaliśmy pozytywnie na ten temat. To właśnie Sejm powinien być tym miejscem, gdzie takie decyzje są podejmowane. No i stało się dobrze, że ta decyzja została podjęta centralnie. Miasto zapewnia działania profilaktyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Bardzo ciekawy był artykuł Pana Przewodniczącego, który prawie dwukrotnie przeczytałem, bo jestem też zainteresowany Starym Miastem. I żeby Stare Miasto przybliżyć do Biskupina, pewne rzeczy by trzeba jeszcze zrobić. Pierwsza rzecz w tej chwili. Pana Gryczyńskiego chata, która była przy rzece, bardzo stylowa, średniowieczna, została rozebrana i tak jak się orientuję, gdzieś zostało to te wszystkie belki zgromadzone. Natomiast domek szwajcarski był zbudowany z modrzewia, no więc w końcu 2 czy 3 dni wszystko drzewo znikło. Następna sprawa. W tej chwili w miejscowości Dębę jest przedsiębiorstwo, które z belek robi domy. I w tej chwili ewentualnie, żeby stylowo te domy, które są na Starym Mieście, porównać do tego okresu, no więc raz w roku prawdopodobnie by trzeba taki jeden domek z bel zrobić w Dębie. I tutaj, panie prezydencie, ewentualnie jak będziemy prawdopodobnie odbudowywać domek szwajcarski, no to trzeba najpierw z Dębem porozmawiać, czy oni będą w stanie piętrówkę taką zrobić, to wtedy będą mniejsze koszty, a jak nie, no to trzeba będzie w Zakopanem tych górali zatrudnić. Teraz w dalszym ciągu, żebyśmy byli bliżej do Biskupina. W tej chwili można powiedzieć w ciągu roku, no to kilkasetek wycieczek jest zgromadzonych przy kościele. Też tam zawsze widzę te autokary, jak stoją, ale w tej chwili z tych wycieczek, no to minimalna ilość, może 2-3 takie wycieczki, tylko są kierowane na Stare Miasto. Ewentualnie, żeby przybliżyć nasze Stare Miasto do kościoła, w tej chwili jest fundusz do ratowania zabytków. Tak jak się zorientowałem i widziałem, to
u kanoników był przez tydzień mur naprawiany. No i teraz pan prezydent się też wypowiadał, że będzie uwidocznione fundamenty zamku przy szkole Asnyka. A co ja widzę? W tej chwili prawdopodobnie pieniądze nie zostaną zużyte i proponowałbym, aby odtworzyć świątynię na Starym Mieście. W tej chwili wielki błąd był popełniony, kiedy mieliśmy kilka milionów złotych. Fundamenty tej starej świątyni zostały zasypane, a na tym miejscu obrysy zrobiono z betonowego fundamentu. I teraz jak taka wycieczka przyjdzie, to nie wiem, czy tam ma być kwietnik, czy co. Ewentualnie jakby taka świątynia była, to wtedy by można zainstalować, że do początków państwa polskiego i chrześcijaństwa. I wtedy ewentualnie na pewno wiele wycieczek było. Biskup, my jeszcze dysponujemy szlakiem wodnym, którym była Łódź Świętego Wojciecha, no została sprzedana, ale w tej chwili jest Stowarzyszenie Fala, które również wraz z moimi łodziami dysponuje około 50 miejsc do pływania. Jest możliwość, bo w tej chwili do tych czterech łodzi są silniki elektryczne zainstalowane, a jeśli można ręcznie wiosłować. Ja w latach 80. jak na Wale Piastowskim 3 było schronisko, więc wszystkie wycieczki korzystały z pływania łodziami i byli bardzo zadowoleni, bo wiele dzieci to na tych łodziach nie pływało. No teraz także, no to już to chyba bym wszystko powiedział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, ad vocem. Szanowni Państwo radni, zbliżamy się już do końca sesji, ale prosiłbym, żeby wysłuchiwać swoich kolegów, koleżanek radnych. Jakby można było prosić, żeby nie rozmawiać jeszcze, wysłuchać już naprawdę, podejrzewam, że niedługo, także prosiłbym. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szacowna Rado, wszyscy goście. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi tego poprzednika. Proszę Państwa, odnośnie domku szwajcarskiego. Pełna dokumentacja z rozbiórki domku szwajcarskiego znajduje się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Mam nadzieję, że po zmianie dyrektora będzie można tą dokumentację otrzymać, bo w tym wszystkim były problemy kiedyś. Wszystkie belki, które były, zostały rozebrane, wszystko zostało zdeponowane w Rusowie. Niestety, jakimś dziwnym trafem, te wszystkie materiały zginęły z tego Rusowa. Gdzie są, tego nikt nie wie, ale dokumentacja jest. Każda belka była ponumerowana, oznaczona, także odtworzenie domku szwajcarskiego nie ma żadnego problemu. No oczywiście będzie to atrapa taka, ale po prostu oryginalnych niestety belek nie ma. No taka, tak się jakoś złożyło. Kto za to odpowiada, trudno mi powiedzieć teraz. Odnośnie zawodzia, odnośnie kolegiaty Świętego Pawła. Panie radny, ja chciałem powiedzieć, że to jest odtworzenie murów, przyziemia murów kolegiaty zgodnie z tym, co kiedyś było. Tam nie ma betonu, są to po prostu zachowane lico kamienne, lekko wzmocnione z tego względu, że musiało się trzymać, ale jest to tak zwana zaprawa wenecka, czyli ona imituje tą zaprawę wapienną, która wtedy była. Dlatego toż nie jest to po prostu niezgodne ze sztuką konserwatorską, chciał powiedzieć. I niestety brakuje mi tam tylko na zawodziu zaznaczenia najstarszego kościółka z czasów Chrobrego, który ewentualnie częściowo był tam pokazany, ale nie jest to problem, żeby po prostu przy obecnie, miejmy nadzieję, dobrej woli nowego dyrektora i współpracy z miasta można będzie te rzeczy po prostu rozpocząć, tym bardziej, że też są plany, żeby rozpocząć badania na zawodziu w przyszłym roku albo może za 2 lata w kwestii odnalezienia palacjum, bo to by był rzeczywiście dla miasta Kalisza bardzo ważny element dydaktyczny, potwierdzający też, między innymi powiedzieć, olbrzymią rolę i znaczenie grodu, no można powiedzieć, pierwszych piastów tego rodowodu naszych pierwszych władców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak ad vocem, ale
już zdążyłem się dowiedzieć, że nie ad vocem do wypowiedzi pana Leszka Ziom, tylko jeszcze do poprzednich. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rada, szanowni państwo. Chciałem tutaj jeszcze do wypowiedzi pana radnego Marcina się odnieść. Zespół do spraw zdrowia jako ciało doradcze przy prezydencie miasta Kalisza, który składa się z lekarzy różnych specjalności, jak już wcześniej powiedziałem, od lekarzy onkologów poprzez lekarzy POZ-u, psychiatrów, hematologów oraz lekarzy i specjalistów rehabilitacji medycznej jest ciałem doradczym i budżet jest ograniczony. To jest około 200 tysięcy na profilaktykę zdrowotną i za te 200 tysięcy było wykonane ponad 4 tysiące badań i konsultacji. Propozycja pana Dariusza była w kierunku in vitro dla 5 par. I z czego, na co miało iść 150 tysięcy, czyli 3/4 tego budżetu, który jest przeznaczony na cały rok na badania. Jest to, że tak powiem, kropla w morzu. Pomagamy raptem 10 osobom. Ja osobiście jestem, już to powiedziałem na komisji, za in vitro, ale uważam, że program ten powinien być realizowany na poziomie rządu, a nie tutaj samorządu. I moja wypowiedź na komisji była taka, że poczekajmy, w jakim kształcie ta ustawa wyjdzie z Sejmu i czy ona zapewni tutaj dostęp i finansowanie in vitro dla mieszkańców i wtedy możemy do tematu na kolejnej sesji, czy nawet jeszcze na tej grudniowej wrócić. Także to nie było w ten sposób, że my potępiamy tutaj ten pomysł, tylko uważamy, że nie jest to odpowiedni czas. Dlatego, żeby program był realizowany, musi mieć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a nie otrzyma takiej opinii, jeśli będzie finansowany już z NFZ-u. Nie może być finansowany z dwóch źródeł, bo tak się dzieje z programem wczesnego wykrywania chorób raka jelita grubego i wczesnego wykrywania chorób piersi. Muszą być inne grupy wiekowe, są tutaj objęte. Tak samo nie możemy już realizować programu szczepień przeciw HPV, ponieważ program ten jest już w kalendarzu szczepień i jest zapewniony centralnie przez rząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pozwolę sobie udzielić głosu. Ja w temacie zdecydowanie odmiennym od tych, które były tutaj w dyskusji. Szanowni państwo, za 25 dni są święta Bożego Narodzenia. W związku z tym chciałbym złożyć po prostu w imieniu swoim, ale myślę też w imieniu całej Rady Miasta państwu oczywiście najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Dla państwa radnych, dla państwa naczelników, dla wszystkich urzędników, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców Kalisza, co z wielką przyjemnością czynię, myślę, że i w imieniu swoim, i w imieniu Rady Miasta Kalisza. Dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan prezydent jeszcze. Szanowni państwo, po tej wspaniałej wypowiedzi poczułem magię świąt. Panie przewodniczący, przede wszystkim chciałbym się odnieść do dwóch spraw. Szanowni państwo, w związku z tym, że i tu jednak muszę wrócić do słów pana radnego Durleja. Po prostu szanujmy się, wpisy messengerowe, facebookowe są daleko idącym czasami nadużyciem. 21 listopada mieliśmy taki dzień, wspaniały dzień życzliwości i pozdrowień. Co do niektórych życzyłbym i przesyłam więcej pozdrowień. Może to uzdrowi całą sytuację. Szanowni państwo, serdecznie zapraszamy już w środę, 6 grudnia, na Mikołajki organizowane przez miasto Kalisz, ale tutaj pragnę podziękować wszystkim, którzy się przyłączyli. Dziękuję przede wszystkim Wydziałowi Kultury, Sportu, Turystyki, Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Fundacji Bread of Life, wszystkim życzliwym osobom, które nas wspomagają. Dziękuję panu Radkowi Kłacińskiemu, bo będziemy mieli tunel świetlny, więc wiele osób właśnie w ten dzień, kiedy milkną wszystkie spory, okazuje się, że można ponad podziałami zrobić fajną imprezę. Zapraszam państwa serdecznie od 15 już na płycie głównego rynku, a o 17 rozświetlenie choinki. I to, co najważniejsze, w imieniu prezydenta miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, wiceprezydenta Mateusza Podsadnego,
moim własnym, Kancelarii Rady Miasta, Radnych Miasta Kalisza składamy Państwu, mieszkańcom, którzy nas słuchają, najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Niech miłość, życzliwość i spokój przepełnią Państwa domy i do zobaczenia na kolejnej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w punkcie 11 żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 70. sesji. 71. budżetowa odbędzie się 28 grudnia 2023 roku o godzinie 9. Czwartek.